Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Ja się tak bujam, jakbym miała zaraz zasnąć. Ale tak, to prawda, średnio się wyspałam, także z chęcią bym jeszcze trochę pospała. W każdym razie postanowiłam dzisiaj nagrywać vloga. Od razu już wiem, że będzie to vlog raczej dwu- albo trzydniowy. Nawet nie będzie to vlog na pewno jednodniowy, ale mam nadzieję, że takie vlogi również lubicie po prostu. Tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej, jeżeli tak zrobię tym razem. Jestem w trakcie pakowania, bo za chwilkę jadę do domu. Mamy sobotę, nie wiem, czy już wspomniałam, ale zanim pojadę do domu, to chcę Wam pokazać dwie pary nowych butów, które są przepiękne. Ale zanim to zrobię jeszcze, to pamiętacie, jak Wam pokazywałam te buty na kanale i był taki szał na nie, że wykupiliście je w mgnieniu oka? Pamiętacie? Jeśli nie, to pewnie nie byliście wtedy ze mną na bieżąco, ale jeżeli pamiętacie, to właśnie z tego sklepu dostałam kolejne dwie pary butów, które są cudne. Zobaczcie sami. Dzisiaj planuję ubrać te takie sportowe buty. Są cudne, są przepiękne i już się nie mogę doczekać, aż je założę. Oczywiście pokażę Wam stylówkę moją właśnie z wykorzystaniem tych butów. A druga para też jest przepiękna. To są takie, nie wiem w sumie jak się fachowo nazywają takie buty. W każdym razie są takie już bardziej eleganckie, właśnie na jesień, praktycznie do wszystkiego. Mają takie sznurówki w postaci takich kokardek, czy też takiej wstążki po prostu. Są przepiękne i też Wam się postaram w tym filmie pokazać właśnie stylówkę z wykorzystaniem tych butów, bo już się nie mogę doczekać, aż je założę, ale dzisiaj pójdą te buty jako właśnie tak naprawdę główny element dzisiejszej stylizacji, bo właśnie te buty zrobią robotę, później Wam pokażę, jak to w całości będzie wyglądać. Ja mam jakiś kod rabatowy dla Was. Oczywiście, żeby nie było, mam też dla Was kod rabatowy aż minus 20% na hasło kuferek czekolady, także do zapamiętania bez problemu. 20%, słuchajcie, to jest naprawdę sporo, więc zaglądajcie na ich stronę butyraj.pl. Naprawdę, tam jest raj z butami, jest ich naprawdę mnóstwo, a te to jest jakiś sztos. Przepiękne. No dobrze, więc cała stylizacja prezentuje się tak. Zobaczcie, jak te buty się prezentują na nogach. Są naprawdę świetne. Nie dość, że są takie luźne, sportowe, to z drugiej strony są też takie eleganckie właśnie przez to, że mają takie tutaj wstawki świecące. Naprawdę mi się mega podobają. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam też. Spodnie z dziurami. Korzystam jeszcze, póki jest w miarę ciepło na zewnątrz, ale już mam sweterek. Sweterek jest Sinsay, kurtka jeansowa jest H&M-u, tak samo jak spodnie. I mam jeszcze torebkę z nowej kolekcji Ochnika i Paprocki i Brzozowski. Też jest bardzo fajna. Kolczyki do tego założyłam, takie koła duże, żeby robiły robotę. No i w sumie tyle. Więc ja uciekam, bo mam do załatwienia jeszcze jedną sprawę, o której za chwilkę Wam powiem. Jadę jeszcze jedną rzecz załatwić, a mianowicie wymieniam się dzisiaj z jedną osobą na książki. Pokażę Wam w sumie, jakie książki, bo nie są to takie zwykłe książki do czytania, tylko książki kucharskie, ale ta pani, czy też dziewczyna, bo w sumie tak nie znam jej, miała naprawdę sporo tych książek, więc stwierdziłam, że się skuszę i w zamian chciała dwa płyny do pukania z Lidla. Nie znam ich, dajcie znać, czy wy używacie. Są w miarę tanie, bo 7 zł jeden, także spoko. I jeszcze oliwę z oliwek, akurat wzięłam taką, bo nie było tej, którą chciała. W każdym razie mówiła, że spoko, może być jakaś inna. Także chciałam Wam po prostu pokazać, na co się tutaj ludzie wymieniają, na różne, przeróżne rzeczy. Ja właśnie jadę po książki, po drodze akurat jak pojadę do domu, a dla niej mam te płyny i tą oliwę z oliwek, także także to chciałam Wam powiedzieć, więc ja jadę po książki, jak już je odbiorę, to Wam pokażę, co to za książki. I mam cztery książki, jak Wam mówiłam, są to książki głównie kucharskie. I mam tutaj coś takiego jak wegańska spiżarnia,
Dobrze wiecie, że ja weganką nie jestem ani też wegetarianką, aczkolwiek chciałabym spróbować niektóre przepisy, dlaczego nie? Może akurat coś mi zasmakuje. W ogóle książki są w idealnym stanie, także bardzo się cieszę. Piękne obrazki. To jest jedna z tych książek. Druga książka, którą już kojarzę, kojarzyłam i wy na pewno też, bo jest to książka Lidla. I są to przepisy na ryby. Ryby są super, sorry, że tak akurat słońce pada i pewnie nic nie widzicie. Też przepiękne ilustracje, których nie widzicie. W każdym razie pewnie w niejednym domu ta książka jest. No zobaczymy. Ja akurat ryby bardzo lubię, więc może coś przygotuję z tej książki. Dalej mamy Jedz pysznie i nie bój się cholesterolu. Taka książka, Dieta Złotego Środka. I znowu jakieś tutaj przeróżne rzeczy, też bardzo ładne zdjęcia. O, zobaczcie, jakie ciasto z śliwkami. No, kolejne. O, jak ładnie, dobra. I ostatnia książka, Ciasta i Desery, czyli coś, co kuferek lubi najbardziej. Gotowanie krok po kroku. No i mamy tutaj, o, jaka fajna, zobaczcie, rzeczywiście krok po kroku. Macie tutaj pierwszy, drugi, trzeci krok. Fajnie zilustrowane wszystko i opisane. No i mamy oczywiście tutaj głównie ciasta, na przykład czekoladowe. Także na pewno będę coś próbować z tych książek stworzyć. A jeżeli tak, to oczywiście dam Wam znać. Ustawiam sobie nawigację, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam stąd wyjechać na zakopiankę. Więc potrzebna mi nawigacja. Pierwszy raz tutaj jestem. Znaczy, znam te okolice, ale nie tak dobrze jak myślałam. Więc jadę na nawigacji i widzę się z wami później. Może po drodze jakiś obiad bym zjadła? No. Weszłam do Rossmana po dosłownie trzy rzeczy. Kupiłam perwol do prania takich delikatnych tkanin typu wełna czy jakiś kaszmir, coś takiego, bo ostatnio dosyć dużo nowych swetrów znalazłam w second handzie, w sumie jednym, i chciałabym je wyprać w czymś takim delikatniejszym, właśnie do takich tkanin. Dajcie znać, czy pierzecie w pralce, bo ja mam program taki w pralce do wełny, do swetrów, ale generalnie trochę się boję prać, więc no nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. Zobaczymy, czy wypiorę ręcznie, czy wsadzę do pralki. W każdym razie kupiłam taki mały płyn do prania. Wzięłam też takie chusteczki. Ja ich używam w domu, ale tym razem wzięłam do samochodu, ponieważ w moim samochodzie się bardzo szybko kurzy i wszystko widać przez to, że mam takie białe wstawki. I naprawdę ten kurz jest widoczny, dlatego wzięłam i coś tutaj takiego będę sobie trzymać, żeby nie zabierać cały czas z domu i będę mogła sobie na bieżąco po prostu wycierać. I wzięłam też żel do włosów, dlatego że wczoraj byłam na brwiach i dziewczyna mi później wystylizowała właśnie brwi na żelu do włosów. I stwierdziłam, że ja też tak spróbuję, nie będę musiała używać kredki, tylko właśnie samego żelu. Wzięłam jakiś taki najtańszy w sumie z Isany. Zobaczymy, jak mi się będzie z nim pracowało. Wzięłam jakiś taki niby mocny, no zobaczymy, czy się sprawdzi do tego mojego celu ambitnego. Jesień też już uważam za otwartą. Proszę bardzo, kupiłam mokre włoskie orzechy. Uwielbiam, ale muszą być takie świeże, mokre, niewysuszone jeszcze, także na razie jeszcze takie są i wzięłam też trochę orzechów laskowych. Zobaczcie, jaką mamy już jesień. Jest taka mgła, że nic nie widać. Jest teraz 7 stopni z rana, ale chyba nie jest jakoś bardzo zimno, bo figa nawet wyszła na balkon. Ja jestem tylko w skarpetkach, bo nie chciałam tutaj boso wychodzić, no bo mówię wam, zimno jest. Ale jak widać, niektórym gorąco jeszcze. Figuś, ja cię podziwiam, naprawdę, bo jest zimno. Chodź do domu, wracamy. Patrzcie, nawet rosa jeszcze jest. No, jesiennie, jesiennie. You had me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. And you got me too. You can ride out the blue. I wanna do what you want to. We can leave it all.
dobry, już w niedzielę. Widzieliście jakieś tam małe przebitki z rana. Jesteśmy już po obiedzie. Mama, chcesz się przywitać? Dzień dobry. Jesteśmy po obiedzie i jedziemy teraz na jakieś zdjęcia, coś porobić. Dzisiaj mam total look taki czarny. Dawno takiego nie miałam w sumie. I też pokażę Wam właśnie dzisiejszą stylizację, bo tak jak Wam już wspominałam, dzisiaj wykorzystałam te buty, o których właśnie wspominałam, tylko są to te drugie buty. Więc zobaczycie, jak one się prezentują właśnie w total looku na przykład. Więc później Wam wszystko pokażemy, a teraz idziemy na te zdjęcia, bo mamy bardzo ładną pogodę dzisiaj, jeszcze taką letnią, ale już trochę jesienną, także no jest ładnie, naprawdę, więc taka jesień jakby była, to by było naprawdę super. Cały czas się nagrywa. Ja wiem, co powiesz w końcu mądrego i kiedy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy teraz na krakowskim... Oho, na krakowskim, to może byś chciała. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy teraz na nowotarskim rynku i chciałam Wam pokazać, co mam dzisiaj na sobie. Tak, zaczynamy. I zaczniemy od sukienki, która w sumie robi robotę, o ile nie mam założonej marynarki, a przed chwilą miałam, bo było trochę chłodno. I ona ma takie piękne rękawy z koronki, jak widać na załączonym obrazku. No i do tego właśnie miałam marynarkę, którą za chwilę założę, to zobaczycie, jak dokładnie wygląda. Chodzi o torebkę, to mam taką małą czarną torebkę, ona jest ochnika. No i przechodzimy do butów. No i buty są z buty Raj, tak jak Wam już pokazywałam. Jeszcze udało nam się zrobić jedno zdjęcie i to takie, mam nadzieję, że będzie sztosem. Tylko muszę je obrobić, żeby było światło troszkę lepsze. Ale mam nadzieję, że wyjdzie, także zapraszam na Instagrama. Nie mówiłam Wam, co mam dzisiaj na oczach, a mam dzisiaj nowość. Przetestowałam tą paletkę z Eveline Sparkle. Patrz, mama, jaka ładna. No widzę, jak się mieni pięknie. Ładna jest, śliczna i cienie bardzo ładne, bardzo dobrze napigmentowane. Ten złoty, który mam nadzieję, że jest widoczny w wewnętrznym kąciku, jest naprawdę bardzo fajny. No i dam Wam znać jeszcze kiedyś, jak się sprawdza na dłuższą metę. O, otworzyłam i dla przypomnienia są to takie cienie, jak widoczne, jak widać już przetestowane. Ale dzisiaj pierwszy raz testowałam. No mam to dzisiaj na powiekach. Ten złoty też ładny. A jeśli byście pytali o tusz do rzęs, to jest to nadal Eveline Fiberlast srebrna wersja. Najlepszy. Ever, ever. Zapalam auto. Przyjechałyśmy jeszcze teraz w jedno miejsce. Porobić może takie zdjęcia bardziej przy zachodzie, coś się udało zrobić, ale słuchajcie, ja jestem też jakoś tak, nie lubię kilku zdjęć na przykład w jednym stroju, to nie jest dla mnie i średnio lubię wrzucać takie zdjęcia, natomiast no stwierdziłam, że jak już tutaj jestem, to możemy coś zrobić i mam nadzieję, że wyszło fajne zdjęcie. Jesteśmy na takim już trochę odludziu, wyjechałyśmy z centrum, jesteśmy na lotnisku. Tam jest lotnisko, o tam, i przed chwilką skakały te spadochrony, znaczy spadochroniarze. I w sumie teraz jeszcze jeden tam gdzieś wisi w powietrzu, ale przed chwilką było ich naprawdę sporo. No jest to naprawdę przyjemnie, naprawdę. Powtórzę jeszcze raz, gdybyście nie słyszeli, o, będzie lądował za chwilę.
bardzo fajnie to wygląda. Chodzę już w tych butach cały dzień i mogę Wam spokojnie powiedzieć, że są naprawdę bardzo wygodne i wodoodporne, bo robiłam też zdjęcia przy wodzie, także spokojnie na jesień myślę, że sprawdzą się bardzo fajnie. No i też pasują do wszystkiego, tak mi się wydaje, bo są takie ani bardzo eleganckie, ani sportowe. Bardzo fajne, polecam. I tak w sumie pomyślałam, że z tego pięknego miejsca będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że będzie ładne zakończenie przynajmniej. Także mam nadzieję, że Wam się vlog spodobał. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my się już widzimy niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa. A może ma na pokładzie jeszcze tych skoczków? Give it all.